głębi mojego serca głos wydany woła o litość do Pana nad Pany. Natęż słuch Panie, nachyl do mnie ucha, na głos mój, który ma wydaje skrucha. Natęż słuch Panie, nachyl do mnie ucha, na głos mój, który ma wydaje skrucha. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Modlimy się w czasie tej mszy świętej o łaskę nieba dla zmarłych z rodzin Grzeszczaków, Piotrowskich, Hellów, Lechów i Borczyków. Środa w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu. Tak poprawnie liturgicznie jest liczony i nazywany dzisiejszy dzień. Środa to kolejny moment, kiedy zbliżamy się do tego drugiego pod względem ważności w Wielkim Poście wydarzeń, bo pierwszym jest święte Triduum Paschalne, a drugim to parafialne misje. Chcemy także i w swoich modlitwach w tych przedmisyjnych dniach wspierać ojca misjonarza, który aktualnie głosi misję w parafii podobnej do naszej, w Słuchaniu, gdzie także jest wiele kościołów filialnych, tyle ile u nas, tylko tam jest o jednego księdza więcej. I dlatego także, gdy przyjechał z Gdańska, to ma okazję popatrzeć, jak wygląda praca w naszej archidiecezji na terenach misyjnych. Dlatego tym bardziej będziemy modlić się w tych dniach, prosząc dobrego Boga o łaskę głoszenia odważnie Bożego Słowa dla misjonarza i z mocą, a dla nas o to, byśmy otwierali się na to Boże Słowo i słuchając Go zmieniali swoje życie. Byśmy otwierali się coraz bardziej na przyjście Zbawiciela. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Twojego ludu i spraw, aby opanowując Twoje ciało przez wstrzemięźliwość, odnowił ducha przez pełnienie dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głosij upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto, 1 dzień drogi i wołał. I głosił: Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie to, co następuje. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, niech nic nie jedzą i niech nie pasą i wody nie piją. Niech obleką się wory, niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg. Odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania i ulitował się Bóg i nie zesłał niedoli, którą im zagroził. Oto Słowo Boże. Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Sercem skruszonym stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Sercem skruszonym ofiarą bowiem Ty się nie ratujesz, a co opalenia choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Sercem skruszonym chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie. Nawróćcie się do Boga waszego. On bowiem jest łaskawy i miłosierny. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, w tygodniu, kiedy rozpoczynamy nasze doświadczenie misyjne, przeżywając liturgicznie pierwszy tydzień Wielkiego Postu, w środę zasłuchani byliśmy w słowa z księgi proroka Jonasza. Księga Jonasza to wołanie Pana Boga do człowieka, by się nawrócił. Księga Jonasza to również księga, która mówi o tym, że posłany przez Boga człowiek ma za zadanie iść i głosić konieczność nawrócenia. Nieważne, czy to mieszkańcom Niniwy się spodoba, czy nie. Nieważne, czy posłuchają i nawrócą się, czy nie. Zadaniem Jonasza z mandatu samego Boga jest iść i głosić. Mówi księga Jonasza, że mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu. I warto zwrócić uwagę, i trzeba nam zwrócić uwagę na to, co to znaczy, że uwierzyli Bogu. To znaczy, że ogłosili post i oblekli się w wory od najmniejszego do największego. To drugie to już jest wyraz przeżywania postu. To pierwsze jest ważniejsze, że sam post ogłosili. I dalej mówi autor tejże księgi natchnionej, że odwrócili się od swojego złego postępowania. Taki jest cel misji. Takie doświadczenie, jak mieszkańcy Niniwy i my od najbliższej soboty będziemy przeżywać. Mówi autor natchniony, że widział Bóg, iż mieszkańcy Niniwy nawrócili się i nie zesłał kary, którą uprzednio miał zamiar zesłać. A równocześnie w nauczaniu Jezusa mieszkańcy Niniwy, ponieważ się nawrócili, są pozytywnym przykładem dla tych pobożnych Izraelitów, którzy trwają przy świątyni w Jerozolimie, którzy składają Bogu Jahwe ofiary, ale którzy nie nawracają się. I mówi Jezus w swoim nauczaniu, że Jonasz będzie dla tych ludzi znakiem, że będzie wyrzutem sumienia. Ale równocześnie Jonasz jest typem Jezusa. W teologii biblijnej co to jest typ? Jest to osoba albo wydarzenie zapowiadające to, co się stanie w przyszłości na podstawie
doświadczenia osobistego tej osoby albo na podstawie wydarzenia. Podobne wydarzenie, które zapowiada wydarzenie następne, ale to nowe wydarzenie będzie miało inny wymiar. Będzie miało wymiar zbawczy. Jonasz ma być znakiem dla mieszkańców Jerozolimy. Ma być znakiem dla Izraela, bo Izrael dostanie taki sam znak, jaki dostał Jonasz, gdy uciekał przed Panem Bogiem, gdy nie chciał podjąć się misji, chociaż już był w drodze do jej realizacji, gdy wreszcie płynąc statkiem okazało się, że to nieszczęście, które spotyka płynących owym statkiem i możliwość zatonięcia, jest z winy Jonasza, bo przed Bogiem ucieka. Wyrzucili więc go za burtę. Możemy powiedzieć dzisiaj, i tak by powiedzieli, nieludzki czyn, ale tak zrobiono, ale Bóg tego człowieka, którego posłał, nie pozostawił bez opieki i mówi Księga Natchniona, połknęła go wielka ryba i po trzech dniach wypluła i Jonasz mógł iść dalej. I tak jak Jonasz był we wnętrznościach ryby przez trzy dni, tak Jezus będzie tym ostatecznym znakiem, bo po trzech dniach wyjdzie z grobu. I w ten sposób dokona się obiektywnie zbawienie każdego człowieka. Obiektywnie. Co znaczy owo słowo? Oznacza, że Bóg przebaczył każdemu człowiekowi jego grzechy i słabości. Ale często ze słowem obiektywnie koresponduje drugie słowo, słowo subiektywnie. Oznacza to, że subiektywne zbawienie to jest to, które my przyjmujemy na mocy obiektywnego zbawienia. Czyli nie możemy dojść do Pana Boga o swoich własnych siłach, ale zawsze dochodzimy mocą Jezusa Chrystusa. Ale z drugiej strony, skoro Jezus Chrystus już obiektywnie zbawienia człowieka dokonał, to czy można z tego zbawienia subiektywnie nie skorzystać? Jan Paweł II odpowiada na to pytanie i mówi tak. Można. Człowiek może odrzucić Chrystusa, bo człowiek jest wolny. Czyli choć zbawienie obiektywnie się dokonało, to dla poszczególnej osoby może tego zbawienia nie być. I w tym momencie nie ma oskarżenia Boga, że jest niemiłosierny. Albo tłumaczenia pewnych tak zwanych postępowych teologów albo katolików, iż Bóg jest tak miłosierny, że to tylko ludzie Kościoła piekło wymyślili, ale nie Pan Bóg. A jednak, skoro człowiek odrzuca przez świadomy i dobrowolny wybór zbawienie, które w Jezusie Chrystusie człowiekowi daje Bóg, to nie Bóg jest odpowiedzialny za to, że człowiek może być ostatecznie przez Boga odrzucony, bo to zbawienie obiektywnie jest dane, ale jest to wina człowieka, że z tego zbawienia subiektywnie nie skorzystał. Przedstawmy Panu nasze prośby i módlmy się o dar głębokiej wiary dla całego Kościoła. Panie, Ciebie prosimy. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. O dar słowa dla głoszących rekolekcje i misje. Panie, Ciebie prosimy. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. O
mądrość dla sprawujących posługę urządzenia. Panie, Ciebie prosimy. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. O łaskę pokory i ufności Bogu dla ludzi polegających tylko na sobie. Panie, Ciebie prosimy. Kyrie, Kyrie. O nawrócenie serca dla zatwardziałych grzeszników. Panie, Ciebie prosimy. Kyrie, Kyrie, eleison. O łaskę nieba od dar życia wiecznego dla zmarłych z rodzin grzeszczaków, piotrowskich, hellów, lechów i borczyków. Panie, Ciebie prosimy. Sławimy Cię, Panie Boże, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust naszych. Chcemy Ci śpiewać psalm wobec aniołów przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się. Bliskie jest Bóg jest światło. I nie ma w nim żadnej ciemności. Bliskie jest. Bliskie jest Królestwo Boże. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże Stwórco całego świata, składamy Ci w ofierze dary. Ty nam je dałeś, abyśmy je Tobie poświęcili. Przemienię w sakrament dający życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie. Tobie miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają serca na potrzeby biednych. Śpiesząc im z pomocą, naśladujemy Twoją dobroć. Dlatego łącząc się z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie
jednym głosem wołając: Święty, święty, święty. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziom,
abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, Baranku Boży, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Najdroższa, o krwi odkupienia, napoju życia z nieba dla nas dany, o zdroju łaski, o ceno zbawienia, Ty grzechowe leczysz rany. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, abyś nas wszystkich życiem napawała, abyś dla świata krwi boska prześwięta miłosierdzie wybłagała. O krwi najdroższa, przez serce przeczyste, gdzie swoje źródło miałaś na tej ziemi, cześć Tobie niesiem, dzięki wieku iste, z aniołami, ze świętymi. Thank you.
błogosławiony, komu odpuszczone są winy i komu darowano nieprawości. Błogosławiony, komu odpuszczone są winy i komu darowano nieprawości. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, a w duchu Jego nie masz obudy. Błogosławiony, komu odpuszczone są winy i komu darowano nieprawości. Błogosławiony, komu odpuszczone są winy i komu darowano nieprawości. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nieustannie nas posilasz Najświętszym Sakramentem. Spraw niech pokarm eucharystyczny nas umocni i da nam życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Usiądźmy na krótką chwilę. Kochani, ogłoszenie, które jest równocześnie moją prośbą. Trwa remont sali na górze i właściwie on już zmierza ku końcowi. To znaczy, że chcemy oddać salę do użytku może trochę lepiej niż Stadion Narodowy, żeby właśnie, choć będzie oddana sala do użytku, to remonty jednak, bo okna na przykład będą robione, balustrada będzie robiona, to chcemy właśnie także, żeby sala stała się już użytkowa. I między innymi w najbliższą sobotę do naszej parafii przyjeżdżają pod kierunkiem księdza wicedyrektora Caritasu diecezjalnego ludzie z naszego terenu, którzy są włączeni w struktury Caritasu w swoich parafiach i mają takie wspólnotowe spotkanie. A potem chciałbym, żeby już ta sala funkcjonowała. To znaczy, żeby tam były spotkania różnych grup duszpasterskich. Także i spotkania Żywego Różańca. Chciałbym, żeby po latach te spotkania na plebanii wróciły. Miesięczne spotkania formacyjne, bez placków, tylko właśnie spotkania formacyjne, które by coś dawały, wnosiły więcej ducha, dawały więcej nadziei na modlitwę i sens różańcowej modlitwy, ale także i miałyby tam spotkania różne grupy parafialne, które na terenie naszej parafii istnieją, czy też które do istnienia będą powołane. I teraz jest moja prośba. Po prostu chodzi o przygotowanie tej sali na sobotnie spotkanie. Już tam panowie dzisiaj tę salę z rzeczy niepotrzebnych wyporządkowali, ale chodzi o te takie pielęgnacyjne rzeczy, jak zrobienie porządków. Łącznie jak się da z oknami, które troszeczkę już są po części zrobione, po części będą dalej robione, ale i także i porządkowe sale, porządkowe rzeczy na sali, żeby właśnie także i po raz pierwszy naszych gości w tej sali do parafii przyjąć godnie. I prośba jest taka, żeby właśnie kto by chciał pomóc naszym paniom, które trudzą się i ciągle o Kościół i plebanie i sprzątają i tak dalej, i tak dalej. By właśnie do nich się zwrócić. One już wiedzą, o której porze, o której godzinie, co zabrać. Zwrócę się do nich. Wyrażam tym wszystkim, którzy pomogą, od razu wielką wdzięczność. Myślę, że zgłosi się Was bardzo, bardzo wiele i dlatego, tak jak czasami mówię przed pierwszą komunią świętą, gdy rodzice sprzątają Kościół, niektórzy się pytają, ile to będzie trwało. Wszystko zależy od tego, ile Was będzie. To może trwać 20 minut, a może trwać i krócej. Wszystko zależy od tego, ile osób się po prostu zaangażuje. Wyrażam wdzięczność tym wszystkim, którzy zapytają się naszych pań, o której godzinie, co trzeba wziąć i przybędą, aby właśnie pomóc nam w otwarciu tej naszej wielkiej sali na plebanii. A teraz Boże błogosławieństwo.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona. Nawróć się ludu w pokorze, w poście i w płaczu i żalu. A światłość Twoja jak zorze rozbłyśnie nad Jeruzalem. Nawróć się, córo Syjonu, do Pana Boga swojego. Tułaczy przyjmie do domu łaknących oczu.